ciąg dalszy, niechcąco zatrzymałem. To jest toaleta dla personelu. To są instrukcje, przepisy. Teraz wchodzimy do biura, pomieszczenie socjalne, szafka na odzież, na papiery, umywaleczka jest oczywiście. Tu drukarka stała, zawiozłem się. Tu jest pełen monitoring z kamer. Można to powiększać, ustawiać, przegrywać, odtwarzać. Około miesiąca czasu nagrywania i odtwarzania. 1,5 terabajta pojemności. Rejestrator. No, skrzynka elektryczna. Tutaj mamy kuchnię. Tu mamy kuchnię. Bardzo przestronna, czysta. Sprzęty. Piekarnik, chwytownice, bagi. Chwytownica do ryb. Bardzo dobre urządzenie, rzadko kto ma do pieczenia ryb. Zanurzonych w oleju. W głębokim oleju, tak, frytki i ryby. Tak, tu lodówki. Wszystko się tutaj mieści. Namiot 8x9, gastronomiczny, typowy, całoroczny. Śniegi nie przeszkadzają, według przepisów oczywiście. No, wchodzimy teraz do magazynku. Już kończymy sezon, więc trochę już jest mało towaru na półkach. Wszystko praktycznie wysprzedane. Tu nasze ciuchy leżą do zabrania dzisiaj. Zaplecze Baru Mossman. Oleje zużyte. Puszki, temperatura osobno, wszystko osobno, tu dalej zaplecze, tu stał stoliczek służbowy dla prywatnych gości, czy dla nas, dla pracowników. No tutaj z tej strony widać, siedzą ludzie, niesiony. No i teraz wychodzimy na zewnątrz. To jest piękna polana, zabytkowy dom, 1798 rok. To jest zaplecze, koparka stoi, bo to jest koparka, która budowała molo w tym roku. Jeszcze nie zdążyli jej zabrać, no ale to się stanie lada moment. Tu gospodarz prowadzi parking. Stoją trzy samochody na parkingu w tej chwili. Mossman. Bar Mossman. I tutaj odkąd samochód stoi, potem sznureczek. Wow.